Wow, wow i nowa postać, let's go! Dzisiaj kupimy i odblokujemy nowy super karnet. Następnie wykonamy wszystkie zadania, które zleciła nam Tara, a na koniec zrobimy spory opening. Więc jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw łapkę w górę, strzel subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i przy okazji weź udział w konkursie na mega jednostkę, bo zostało mi jeszcze kilka kodów do rozdania i być może to właśnie ty ją zgarniesz. Wystarczy, że napiszesz w komentarzu Farel, dawaj tego tygrysa, a automatycznie bierzesz udział w konkursie. Mega jednostkę z poprzedniego odcinka wygrywa ta oto osoba, gratuluję, a teraz przejdźmy do odcinka. Witam was, moi kochani, na moich włościach. Widzę, Hog Rider wiezie Golda. Oddawaj kasę. Dzięki, że zarobiłeś. Dla mnie troszeczkę pitosiku. Dobrze, na samym początku, moi drodzy państwo, odbierzmy sobie karnet klejnotów. Klikamy. El Tigre, okej. Kolejny El Tigre. 6 jednostek. I ukańczamy. Dostępny nowy karnet. No i proszę bardzo, do kupienia mamy nowy super karnet. Okej. A w super karnecie co mamy na końcu? Wow, 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 wow. Ukończ karnet klejnotów, aby odblokować mega jednostki. Na samym końcu mamy do odblokowania Wiedźmę Kitsune oraz Mega Shelly, tak? Tak to się nazywa chyba. Okej. Kupujemy karnet oczywiście, ale zanim coś kupimy i wy też zanim coś kupicie, pamiętajcie, nie zapomnijcie użyć kodu FAREL. Dziękuję każdemu za wsparcie. Karnet odblokowany, no i super, moi drodzy. To mi się podoba, jeszcze tutaj wyzwania świeżaka odbierzmy. Co tu będą? Emotki, jedna, druga, trzecia. No i fajnie, dwie epickie. Do tego muszę poodbierać nagrody, 3000 golda. Nowa postać, Mavis. Ta postać chyba jest Hidai. Zbiera marchewki, by zdobyć łupy. Zbiera szaka, to ciekawe. Podnosi go z gleby, widzowie. I dzięki temu zdobywamy łup w postaci monetek. Fajnie, fajnie, fajnie. Mamy tutaj też turbo buty do odebrania i za użycie zaklęć kolejne energię portalu. Sprawdźmy, co się dzieje w sklepie. W sklepie mamy do kupienia limitowaną ofertę z królem. 37 tysięcy oraz 6 razy skrzynka. Mamy też do kupienia Max, mamy do odebrania Colta, super. No i dzięki takiemu ruchowi jak ten możemy podnieść Hog Ridera na poziom wyżej, super. No to co, może na początku odtwórzmy kilka nagród jeszcze od Tary. Zobaczmy, co nam wypadnie. Jednostka Goblina i drugi opening. Jednostka Baby El Primo. Dobra, teraz wejdźmy sobie w nasz oddział. Ulepszmy, porozwijajmy, porozwijajmy, tak to się nazywa. Rozwiń jednostki. Tutaj wiedźma się już nie da rozwinąć jej. Goblin, gobliny bardzo lubię. Mega dużo z nich golda wypada, jak je bierzemy. Okej, Dynamajczek. Misclick, dobra, Mavis, nie możemy jej podnieść wyżej. No i patrzcie, handlarza mogę podnieść na dwójeczkę. Kozak, już mu wąs urósł. No i dobrze, leczy trochę oddział, dając klejnoty. No i dobra, czyli taka hybryda, trochę tego, trochę tamtego. Nita. Okej, dwa razy rozwinięta, super, bo dwa razy rozwinięty. Królowa Łuczniczek też. Hog Rider, no i pięknie, no i pięknie. Tutaj się dużo dzieje. I rozwijamy go. I kozak na trójeczce, Hog Rider. No pięknie, turbo ładuje się szybciej. No i to mi się podoba, będziemy jeszcze szybciej uciekali przed innymi. Mamy też kurczaka. No to nie ma na co czekać, musimy jeszcze dwa razy wygrać mecz, aby odblokować skrzynkę u Tary, więc lecimy. Królewska Arena, fuzja na start. No i to mi się podoba, ja uwielbiam tryb z fuzją na start. Weźmy sobie może, wiecie co? Faktycznie Colta. Colt będzie spoko opcją, myślę. No dawaj, dawaj, szkielecik, jazda. Lecimy na drugą stronę teraz, po skrzynkę. I po drugą skrzynkę, po dropa, o! Nazywajmy tę skrzynię dropem, będzie nam łatwiej. Do tego bym dobrał sobie kolejnego Colta na trójeczce, bo najlepsza postać. Dwa Colty na ewolucji, uwierzcie mi, że to już robi naprawdę dobrą robotę na tej mapie. Czy na tej mapie, nawet w tym trybie. Do tego jeszcze Shellkę jako tanka. Dobra, jest kanon, ja biorę tego kanona i stawiam tutaj. Będę miał do pomocy troszeczkę. Zawsze coś ten kanon pobija, jednostki. Za dużo bomberów. Dwa bombery. To jest sporo, dobra. Kolejny Colt. Mały bomber, jazda z nim. Kolejny bomber, jazda z nim też. Dobra, i kolejna skrzynka. I Kolcik, drugi na ewolucji. I to mi się podoba. Co prawda dopiero siódme miejsce, ale na spokojnie, dobra. Mój kanon. Ładnie tankuje nam Mega Knighta. Obijamy. Bez straty życia na jednostkach. Pięknie. Bomba na drzewa i na tego bombera. Tak jest. Mogłem jeszcze na grządki rzucić, nie widziałem. Niedobrze. Weźmy do tego zespołu medyka, bo postaramy się kogoś tutaj wyjaśnić od razu. Tylko jeszcze troszeczkę golda i kogoś za chwileczkę upolujemy. Shellka. Lecimy na środek, a co? Tutaj też działo stawiamy. Otwieramy dropa. Mamy szał, więc to jest idealny znak, że możemy na przykład tego chopa
odjechać. Chodź, 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 wariacie, chodź, chodź, chodź. Ach, dobra, uciekł mi. Ale kolejny szał już mi wpadł w moje łapy. Dobra. Jazda z nim! Tak jest! Tu! Atakujcie! Dobrze, dobrze, pada, pada, pada! Leży porobiony, jeszcze bomba wybuchła, ja to kroję. No i kozacko. Medyk coś tam uleczy. El Tigre! Widzowie, wygrywamy tą rundę, mówię wam. Szelka. Załatwiłem go! Kozak! Chodź tu, wariacie! Dobra. Powybijajmy to szybko. Jestem pierwszy. Skrzynia za darmo, to mi się podoba. Kolejny Colt. I lecimy od razu po skrzynkę, musimy wzmocnić ekipę. Medyk kolejny. Kolejna skrzynka. Medyk na ewolucji, dobra. Ten mecz jest nasz. I uwaga, jesteśmy przy kopalni i wszystko my kroimy, tak jest. Tu jeszcze kanona postawię na środku. Nikt tu mi nie podejdzie, nie ma opcji. Chodź Najcik, chodź. Jeszcze łyczka. Dobra, ten chłop bierze i przegrywa. No, chodź, 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 wariacie, chodź, chodź, chodź. Jeszcze healer mi wpadł, ale kozak. Dobra. Muszę to podnieść. Muszę cały czas pilnować Golda, bo tutaj widzę chłop farmi gemy, a ja mógłbym przegrać przez to. Niepotrzebnie po skrzynię poszedłem. Dobra, to jest moje. Okej. Dobra, pierwszy. Dobra, nie mają szans. Dobra, jeszcze ostatnia bitka. Pięknie, mamy to finish! Winek, widzowie! W wielkim stylu, kozacko. No i odbieramy nagrody. Jakaś lepsza skrzynka będzie. Bonus, rzadka. Dobra, może być duża rzadka, dlaczego by nie? Og Rider. No i kozak. Teraz sobie odbierzmy jeszcze nagrody u Tary. Do tego mamy monety oraz mały goblin. Super, ale tutaj też możemy jeszcze wyzwanie świeżaka odebrać i karnet. Epicka skrzynia, widzowie. Ej, ma... Dobra, duża, duża, już myślałem, że będzie mała. Ciekawe, co wypada. Uwaga, bum! Król barbarzyńców, niech będzie. Mamy też jeszcze 12 tysięcy golda, ale jeszcze mamy dowolne rozwinięcie postaci. Kogo ja bym rozwinął? Myślę, że moi drodzy, poszlibyśmy w Mawiskę. Od razu na trzeci poziom, bo ją mam na najniższym poziomie, a dzięki temu naprawdę wysoko wskoczymy. Rozwijamy. Mawiska na trójce. Pięknie. Odbierzmy sobie jeszcze nagrody. Bilety. Duża skrzynia. Duża, okej, okay, big. I ciach! Nita, kozak i 12 tysięcy golda. Kręte szlaki i złote buty. No dobra, lecimy z tymi złotymi butami. Kim by zacząć? Chyba Shellka będzie odpowiednia tutaj. Na początku ma mocny damage. Szybciutko otwiera te dropy. Może Mawiskę byśmy wzięli w tym trybie? By było chyba to ciekawym rozwiązaniem. Ale mamy jeszcze jedną Shellkę, więc już mamy ewolucję. Możemy chłopa podjechać, jak jest tutaj. Jest, 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 chłop. Jest, chłop! Ale uciekł. Okej, okay, kolejna Shelly, a co? Dobra, odetnijmy most. Kolejna Shelly. Golda 4 dopiero. O kurczę, bo tu musimy iść farmić Golda, bo tutaj nie ma mobów. Jakaś jednostka, dzięki której szybciej będę Golda farmił. Jest, Mawiska, kozak. Dawaj, zbieraj te grządki, super. No i to mi się podoba. Tak naprawdę to my teraz możemy stanąć w miejscu. Jeszcze jakbyśmy mieli Grega, byśmy ładnie tutaj sobie sprogresowali. Ale dobra, tam i tak jest jedno grządka. Idziemy po to. Let's go. Mawiska na trójce robi robotę jednak. Dobra, kolcik do tego wszystkiego. Kolejna skrzynia. A co? Mawiska jeszcze wyżej podniesiemy. Będzie jeszcze szybciej farmiła. 20 za skrzynkę już? No dobra, musimy ewolucję zrobić. No i oczywiście, już nam się cena skrzynek zredukowała. Ona chyba teraz już tylko spojrzy na grządkę, a grządka się otwiera. Dobra, Mawiska na ewolucję jest przepotężna, moi kochani. Dobra. Tu ile grządek, zobaczcie, co się dzieje. Wow! No to wszystko od razu otwiera. Niesamowite, dobra. Shelly! Co to za borowiki? Chodźcie, 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 leżysz, gościu! Gonimy go! Dobra, dobra, albo nie padnijmy, nie padnijmy. Szkoda Mawiski, żeby ją nam zjedli. Ona za szybko farmi golda. Cofnijmy się jeszcze. Kolcik. Cofamy. I tutaj. Jeszcze bym potrzebował grządek troszeczkę. Tu są grządki, są. Dobra.
byśmy wszelkie ewoluowali i wzięli jakiegoś healera dodatkowego, to by było mocno. Dobra, daj na majczek. Dobra, dominacja, patrzcie na to. Porobiony. Porobiony. Czy nie porobiony? Tak! Trochę go zjadłem, nie powiem, że nie. Chodź, gościu. Tutaj, walczy z smokiem. Mega jednostkę mama! Ale ja to kroję wszystko! Pięknie! Jestem trzeci, dobra. Barbarian King. A co? Tutaj Mawiska, niech podnosi to wszystko. Tak jest. Kolejna grządka. Mawis, dawaj. Potrzebuję tych klejnotów. Super. Gdzie jest chłop? 13 sekund. Muszę jeszcze jakieś starcie zrobić. Dawaj! Chodź się bić, wariacie! Dobrze! I chyba drugie! Jeszcze tak tam ich zestunowałem, zobaczcie, jak im się w głowie kręci. Drugie, no dobra, zabrakło mi, ale nie no, Nikola, 172 szacuneczek. Ale jak widzicie, Mavis na ewolucji, przepotężna postać. Super big tylko, a szkoda. No i proszę, Mavis, 11 razy. Odbieramy nagrodę od Tary, monety oraz El Primo. No dobra, i uwaga, rzadkie. Dawaj dużą. Dobra, jest duża, okej. Okay. Myślałem, że jeszcze na mityka wskoczy, ale... Dynamite, może być. Lubię tą postać. Zobaczmy, czy możemy ją na przykład ewoluować. Nie możemy, ale możemy rozwinąć goblina. El Primo. Wieprzowego jeźdźca. Bo... Nawet kilkukrotnie. Wow, i na kolejny poziom. Na trójeczkę, bo na trójeczce? Gdy się zatrzymuje, od czasu do czasu upuszcza minę. Nieźle. Wyzwanie świeżaka. Odbieramy. Z karneciku skrzyneczka. I mamy to, patrzcie na to. Nieustannie przywołuje elitarne szkielety. 9. O kurczę, dobra jednostka. Kręte szlaki i tryb super kopalnia. Pełna po brzegi, ogromna kopalnia klejnotów. Goblin. Tu musimy zacząć od razu z grubej rury. I lecimy po kolejną skrzynię. Goblin, tak jest. I po kolejną skrzynię. Gdzie jest kolejna skrzynia? Z przodu. Colt. Dobra, mamy to. Szybciutko kolejna skrzynka, goblin. Kolejny gold za darmo, kozacko. Lecimy dalej, jeszcze wyżej. Colt. Tak jest. Dobrze, że szkielety stanęły na tym moście, bo się nie zawalił. Teraz ja chłopowi, który jest u góry, odcinam tędy drogę. Już mi nie podjedzie z góry. No i weźmy teraz może wszelkę. Dobra, szybka tutaj akcja. Farmienie golda, będzie 15. Po tych szkieletach będzie. Nie, nie ma jeszcze. Ajajajaj, niedobrze, teraz. No i kogo możemy wziąć? Ja, dziękuję, ale lipa. Medyk. Niech nas troszeczkę poleczy, bo teraz będziemy musieli niestety puszować jednostki, żeby zarobić golda. Dwa bulery. Powinniśmy sobie z nimi poradzić na spokojnie. Jest też bomba, jakąś grządkę bym rozwalił dużą. Dużej może nie ma, ale niech będzie ta. Colt, ewolucja, dobra. Możemy już kogoś wjeżdżać powolutku. Jest też szarża na ziemi, super. Idziemy walczyć o te gemy na środku, moi drodzy państwo. Tylko jeszcze może jednego golda bym zdobył. Dobra, jest kilka golda na skrzynkę. Dobra, goblin. Szał i jazda z nimi. Chodźcie, wariaciki. Dawaj go. Aj, nie wyszło tak jak chciałem. Miał być mocniejszy podjazd, ale jest jaki jest, no. Dobra, potrzebujemy golda jednak jeszcze finalnie, żeby ulepszyć skład. Weźmiemy Shelly. Podlećmy sobie na środek, podnośmy klejnoty, bo tutaj można też się fajnie obłowić. Gościu wziął kurczaki i on chce tutaj wszystko pokraść? Nie ma opcji, stary, ja tutaj teraz rządzę. Dawaj klejnoty. Jest bomba. Dobra, kozak. I ta bomba leci tu w drzewa. Albo mogła polecieć tam do góry w jedno... te sadzonki, no trudno. Goblin! Co prawda silna jednostka jakoś super to nie jest, no ale... Zawsze zrobię robotę. Dobra, porobiony. Omnite! Szybko! Załatwiony, let's go! Oddawaj te gemy, wariacie! Moi drodzy państwo, questik wykonany, gościu załatwiony, ja muszę uciekać, porobili mnie. Szelka. Jestem drugi, ale muszę walczyć.
Nie ma odpuszczania. Kolejna skrzynia. Dobra, healer. Przyda się na pewno. Dobra. Mam drugie miejsce. Porobiony. Znaczy jedna jednostka mu padła. Pierwszy. Pierwszy, widzowie. Kozacko. Niech mnie healerka tylko leczy. Dobra, po chłopie. Po chłopie! Tak jest! Pierwsze miejsce będzie. Uciekamy. Już nie walczymy. Let's go! Zwycięstwo w wielkim stylu. Fajny tryb. Fajnie dobrało postacie. I fajne zwycięstwo. 370. Dwóch pokonanych. Mega dobry mecz. A wy zostawcie łapeczkę w górę. No i pamiętajcie, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, wtedy nie przegapicie kontentu z gry Squad Busters, o ile ta gra was interesuje. Moi drodzy, otwieramy opening dużej skrzynki, a w niej co znajdziemy? Tylko barbarzyńce. Jeszcze sobie odbierzmy wyzwanie świeżaka, księgę odblokujmy. Epicka skrzynia na koniec. Duża epicka dla widza. Okej, okay, Archer Queen, no i mamy tutaj jeszcze młotki odblokowane. Dobra, moi drodzy państwo, na dzisiaj to nie koniec. Myślałem, że już koniec. Jeszcze rzadka skrzynia. Wow, wow. I nowa postać, let's go. Daję losowe zaklęcie. I epicka skrzynia. Na sam koniec teraz już na pewno. Królowa Łuczniczek. Na dzisiaj to było tyle, jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie, wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie koszulki, kubki, gadżety, link macie do sklepu w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!